Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. O kurde. Kolejny odcinek z Dark Souls 2 oczywiście. Okej, dobra. To wiadomo, ale gdzie zniknął... Gdzie zniknął drugi? Ej, co jest? Nie, serio, no przecież przed chwilą byłem przy ognisku, no zginąłem. Kurde. Gdzie oni są? Co jest? Czyżbym już nie mógł na nich się wzbogacać? O, no chociaż ten jest? No ten dalej śpi, dobra. Ale już na trzy cięcia muszę go wycinać. Niestety. Ale dobra, spokojnie. Z tym sobie damy radę. No, jak widzicie, tam mi się ostatnio zdarzyło zginąć, kiedy szedłem po dusze, które zostały zostawione przez wielką kulę. Znaczy nie, no przez wielką... Inaczej. One zostały przeze mnie. Moje braki w umiejętnościach. Znaczy nie, też brak refleksu trochę. Shit. Dobra, moment. Najpierw go załatwię, później pogadam. Kurde. Właśnie. Nie no, oczywiście śmiercią wtedy, w przypadku tej kuli, był mój brak refleksu. To był powód. Powód główny. Ale też widzę, że mój miecz troszeczkę już nie domaga, bo nie zabija nawet po skoku tych najprostszych łebków. Ale okej, ja chcę zobaczyć, co tam było dalej. Tam był przedmiot, który mogłem wziąć, ale zejdziemy tędy. Full pro. Dokładnie. Ze skoku ciosy nadal zabijają, na szczęście. Ale dobra, tam nie zejdę, trzeba było iść tędy. To też pamiętam. Tutaj troszeczkę mi zejdzie życia. Przypał. Ale cóż, jeden koleś. Zabłąkał się. Ale dobra, żeby nie zginąć za wcześnie, napijmy się. Dobra. Teraz tak, nie będę tutaj czekał na drabince na pewno. Mimo to, że tam jest koleś. Shit. Dobra, będzie za mną wchodził. Najwyżej. Mam nadzieję, że tego tutaj, który będzie, uda mi się łatwo wykroić. Nie. Wcale nie. Kurde, no! Bez przesady, backstep. To wcale nie zadziałał backstep, niestety. Emon, to jest łucznik? Sztyleciarz. Nie no, łucznik, łucznik. Dobra, backstep. Tutaj musi wejść. No nie, no też nie wszedł. Kurde, co jest. Ale dobra, no ja muszę stanąć tak, żebym mógł się w spokoju napić. Żebym chociaż dotarł na ten daszek, gdzie mam przejść. Dobra, ten będzie strzelał. Nie, zmienił broń, ale nie będzie miał możliwości skorzystać z niej. No ten mnie tam wnerwia, no ale nie mam na razie jak się do niego dostać. Do... Oż, no nie! Kurde, no po czemu ja po prostu ich nie wziąłem? Chciałem po prostu przypuścić delikatny sprint. Przypuścić delikatny sprint i podnieść i od razu wyskoczyć, tak wiecie. Pro! A wyszło completely amateur. Kompletny ze mnie amator w tym momencie. A nie, dobra. Póki co nie idzie źle. Zginąłem parę razy. Okej. Okay. Stary rozłożony klejnot życia, czyli ten pewnie całą, tak? Nie, dużą liczbę punktów życia. Nie, czy po prostu wiele rodzajów klejnotów życia. Spoko. Tak samo jak w Demon's Souls było wiele rodzajów takich zielonych roślinek, które też uzupełniały zdrowie. No ale dobra, no to teraz już widzieliście. No, babka się pojawiła. Wczytała się. Trudno. Tego nie było w Dark Souls 1, ale tam na takie delikatne błędy mogę przymknąć oko. Ale czemu oni poznikali? Tego gościa nie ma, nie ma tego drugiego też. No już nie mogę się na nich wzbogacać niestety. Kurde. Ale cały czas na szczęście jestem. Shit! No widzicie, no trzeci cios nie wszedł. I już. Taki uszczerbek na zdrowiu. Ale dobra, tutaj od razu wskoczymy sobie na murek. Nie na ten murek. Spokojnie, na ten. Hop. Cios z wyskoku. O cholera. Ej, nie, nie mówcie, że zgliczowałem się. Shit! W najgorszym miejscu, nie? Dobra, po mnie. Nie, żyję, cicho. Cicho, 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 cały czas żyję. Jeżeli uda mi się tutaj wejść, to jest szansa, że mi się uda to przeżyć. Dobra, tylko muszę się napić. Dobra. Jest okej, okay. Ci mnie będą ścigać. To najpierw nimi. Dobra. Drugi. Okej. Okay. Feleton się za wami ciągnie jeszcze, czy nie? Zresztą dobra, nieważne, idziemy do tego. No już mnie trafił, no. Ale raz za szybko, chciałem to zrobić za szybko. Oj, wiksa do tyłu. 5 klejnotów życia. Shit, nie, dobra. Jeszcze postaram się jeden cios wytrzymać bez używania klejnotów. No, dobra, jeden wytrzymałem. Trzeba się napić. Time for a drink. Dobra, pierwszy nietrafiony cios, beton. No co, no bije mnie tą tarczą, a ja go... Ej, no co jest, czemu tak mało mu zabieram? Życia.
kit, dobra. Do skoku go. No mało mu strasznie zabiera, co jest grane? Zepsuł się mój miecz? Czy on blokuje każdy cios? No najwidoczniej blokował, no bo teraz po 110 zabiera każde moje uderzenie. Wcześniej o wiele mniej, ale nie wyglądało jakby blokował, wyglądało jakby atakował i tarczę trzymał w drugiej ręce po prostu, a zazwyczaj wtedy ja mogę ich zabijać. Dobra, uwaga, strzała poleci, no właśnie. Dobra, i tym razem pierwsze co zrobię, to wezmę. Dobra. I no kurde, no już. Ło, ale mnie zachwiało aż. Dobra, trudno. Sprint. No przeturlał się za daleko, no co za... Oh. Trzeba być bardzo precyzyjnym i dokładnym, kiedy wykonuje się skoki. Kurde. Jeszcze raz będę musiał iść na ten daszek, no ale jak tym razem nie zobaczę, co jest w tamtej jaskini. Albo jak, kurde, jeszcze gorzej, jakby mnie znowu ten kamień potrącił. Jakby się sturlał na mnie, to uwierzcie, wybiorę inną drogę i pójdziemy w innym kierunku. Bo bez przesady to już jest 7 odcinek, a ja jeszcze nie dotarłem do żadnego bossa. No, ale inaczej, no nie możecie się niczego innego spodziewać. Po mojej grze w Dark Souls 2, no, lubię się delektować grą. Nie przyspieszam biegu wypadków zbytnio. Dobra, no chyba, że tutaj. Przeciwników nie ma, nie pozostaje nic, tylko biec sprintem. Ale moment. Moment, ja tam byłem w ogóle? Może zajrzyjmy już na samym początku. W inne miejsce. A, zamknięte. Okej. Okay. Dlatego tam nie zajrzałem, a tam widziałem przejście przecież. On będzie żył, nie? Nie, nie żyje. Dobra. Spoko. Żeby mi teraz przypadkiem się nie podniósł i nie ścigał mnie. Ej, tego już też nie ma. O, fuck, nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, bo to oznacza, że nie będę mógł, jeżeli znajdę dobre miejsce z dobrze płatnymi przeciwnikami, nie będę mógł ich atakować, bo... Znaczy, no nie będę mógł robić farmingu duszowego, bo znikną po pewnym czasie po prostu. Słaba jak cholera, dobra. Kolejne utrudnienie w Dark Souls 2, jakby tego było jeszcze mało, nie? Dobra, muszę tak niestety troszeczkę stracić. Trudno. Cholera, kolejny, kusznik. Kusznik czy łucznik? Łucznik, dobra, no to niech wyjdzie tutaj. Tu go załatwię. Ej, kolejny. Ziomek z toporkiem, tym razem. Nie lubi być okrążany. No chyba, że po takim ciosie. Okej. Okay. Ej, dobra, skoro gościu naprawdę nie chce przypuścić pościgu. No dopiero teraz, kiedy ja już postanowiłem się oddalić. Oczywiście. Raz, dwa, trzy. Nie, nawet trzeci nie był potrzebny. Ej, nie, nie kumam. Raz zabiera więcej, raz zabiera mniej. Co jest, kurde, grane. Dobra. Martwy kolejny przeciwnik. Kolejny dupotrójca. Dobra, zgarnąłem jedną strzałę niepotrzebnie. Zupełnie drugą po mnie. No nie wierzę, kurde, gangbang. W wykonaniu rycerzy. Nie, dobra, nie podniosę nam tych dusz. Ja szczerze nie cofam się już tutaj. Po prostu idziemy gdzieś indziej. O, kula ognia, czyli to, o czym wspominałem, że można ją rzucać na bardzo niewielką odległość, no, ale jednak jakiś dystans stwarza między tobą a przeciwnikiem. I wielkie leczenie. No w to będę celował później, jak już będę miał wiarę rozwiniętą na tyle, żeby móc sobie na to pozwolić. Przywraca dużą liczbę punktów życia, ale pewnie tylko jedno użycie będzie. Góra 2. Nie, no bo to jest tak, jeżeli coś odnawia mało, to można używać częściej. Jeżeli coś zabiera mało, to też można używać częściej. Dlatego na przykład wielką strzałę dusz mam 15-krotny użytek jej, a małej 30-krotny. Po prostu mniej więcej, żeby to było wszystko wyrównane. Ale dobra, to jak mówiłem, obieramy inną drogę. Zupełnie. No i martwi mnie to, czemu oni zniknęli? No już myślałem, że mam ich obcykanych, a tutaj nagle brak. Ale dobra, inną drogą, no to idziemy tu. Tam, gdzie byliśmy wcześniej, tylko po prostu pójdziemy dalej. O wiele dalej. Ej, ten czemu już był rozbudzony? Przecież nie robiłem hałasu. Aż tak dużo, ale za to ten stoi tyłem. As. I z naciskiem na angielskie dupa. Rozżarzony klejnot życia. Kolejna przydatna rzecz. Ale spokojnie, jeszcze nie będziemy tego używać. Dobra, raz, dwa, trzy. Ten spokój. Dobra, bombka mnie rozwaliła delikatnie, ale tego... Nie wiem. Aj! No nie! I bombą mnie wykończył! No co za. Aaaa! Za szybko chciałem się dostać dalej po prostu. Cierpliwość jest cnotą.
i jest cnotą w Dark Souls 2 bardzo pożądaną. Jeżeli człowiek nie jest cierpliwy, po prostu ginie. Cierpliwość naprawdę tutaj jest to podstawa. Więc tym razem naprawdę na spokojnie. Inną trasą, ale z należytym spokojem. Nie nasza łaputa, po prostu. Nie hura optymizm do przodu, tylko stonowany progres. Maleńkimi kroczkami, ale jednak do przodu. A nie, że kręcimy w tym samym miejscu w kółko. Dobra. Zjazd jak najbardziej obecny. Tylko kurczę, boję się. Wiesz, czego się boję? Po tym, jak oni zniknęli? Ej, gdzie była moja tarcza? Boję się dokładnie tego, że w pewnym momencie oni się po prostu pojawią, a ja przebiegnę koło nich, zapominając, że tam kiedyś byli i myśląc, że już się nie pojawią, a oni będą i zemszczą się. To prędzej czy później musi nastąpić. Dobra, na szczęście moje cięcie z dołu do góry jest szybsze od niego. I od tego też. Dobra. Wspinaczka, bo trzeba zająć się tym gościem od bomb, żeby mnie nie dobił. No, pani już nie przywiezie dużego rycerza. Już na pewno, już jestem tego pewien po prostu. No, zmarnowałem swoją szansę wtedy. Na pokonanie dużego przeciwnika. Tak w sumie zresztą przez ułamek sekundy go tylko widziałem. No chodźcie, chodźcie. A, ten też czymś rzuca, czy po prostu rozwalił sobie skrzynki, bo nie mógł przejść? Nie wiem, trzeba będzie go zapytać. Patrzcie, no jeszcze mi troszeczkę obrażeń zadał, no. No i jeszcze trochę, no co za menda. Ale spokojnie, z tym powinno pójść lepiej. Pod warunkiem, że będzie drugie cięcie, tak jest. Dobra. Teraz tak, tutaj można ich później wyciągać, bo nie wiem, czy oni będą dalej w tamtym pomieszczeniu z prawej strony. W trójkę. Czy nawet czwórkę. Nie wiem, no sporo ich tutaj było. Ale dobra, no to może w tą stronę. Ale omijając tego dużego pana, który tam stoi. Nie, 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 z nim nie chcemy walczyć póki co. Z tym co najwyżej. Bo jeszcze był śpiący. Zostawił coś? Nie. Dobra, tutaj było coś poza przedmiotem? Nie, ale stop, 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 stop. Nie, bo czasami za takimi deseczkami lubią się chować tajne przejścia, ale nie. Nie w tym konkretnym przypadku. Dobra, no to drabinka na górę i wiecie co, spróbujemy wskoczyć po tamte przedmioty z prawej strony teraz. Jeżeli mi się uda, oczywiście. Bo tutaj byli też inni przeciwnicy. No nie, dobra, tamci są w okienkach. Jest ich dwóch. No ewentualnie może mi się to udać, tylko... No, jest pewien problem. Jeżeli tam nie przeskoczę, to jestem otwarty na ich wszystkie cięcia. Dobra, kid, lecimy. Hop, beton. I nie trafiłem pierwszym cięciem, no pięknie. Dobra, po mnie. Ej, żyję, jest, przeżyłem, dobra, 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 pi. Rzadko się zdarza w Dark Souls... Oooo, no, gdzie ja spadłem? Nara, kurde! Nie dać się zapędzić, nie dać się zapędzić. Ucieczka na górę, no dawaj szybciej. No, dobra, oni nie wchodzą. I podejrzewam, że ten wielki ziomek też nie wchodzi. A może? Cholera, nie, dobra, muszę sprawdzić. Muszę mieć pewność. Dobra, nie zapędza się, chyba nawet już można powiedzieć, że się cofnął. Nie, dalej tam jest. Ej, jakiś atak z wyskoku. Shit, no nie wiem, nie, za wysoko. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tam wskoczyć. No w sumie jeden z rycerzyków dostał jeden cios, więc o tyle łatwiej. Tylko tym razem muszę tak skoczyć, żeby tam przeskoczyć. Więc, no dobra, jedziemy jeszcze raz. Nie, stop, bo tutaj zahaczam. Muszę tak, wykręcić w ostatnim momencie, dobra. Beton znowu, ale tym razem może... A nie, bo to oni zeskoczyli na dół! Okej, dobra, zastanawiałem się skąd się wzięli. Dobra, oby to było warte świeczki. No. Łamacz kolczuk i hełm piechura. Dobra, brzmi dobrze. A, i przy okazji miecz piechura znalazłem wcześniej. Randomowy przeciwnik mi go zrzucił. Łamacz kolczuk. A, potrzebuję 12 zręczności. No niech go szlak, no. Czyli już się zaczynają bronie, których nie mogę używać, niedobrze. Ale jak wygląda w ogóle? O, ej, powiem wam szczerze. Krótki jest. Jest bardzo króciutki. A, i pchnięcia same. Ej, z obrotem, widzicie to? Ej, spoko. Ale nie.
wrzućmy. Może mieć przechura? Nie, krótki zadaje więcej obrażeń. Ale tak jako druga broń, bo jako pierwsza to. Co, do czego już jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz tak, czy ja z tego okienka mogę was jakoś wypatrzeć? Coś? Ewentualnie wchodząc tu. No muszę zeskoczyć, a na dole jest gruby przypał. Więc fajnie byłaby mój zeskok. Też zabrał im trochę zdrowia przynajmniej. Żeby mógł łatwiej uciekać. Albo dokładnie to planuję zrobić. Podejść i ucieczka. Okej. Okay. Oni nie podchodzą pod okna. Tam gdzie ja stoję. Dobra, no to fortelem. Teraz stoicie? Ktoś tam jest na dole? No niech was, kurde, gęś kopnie, no. Zbliżcie się, no chociaż jeden. O, bo najlepiej właśnie ten duży. Dobra, spoko. Atak. Dobra, beton. Da mi się podnieść? Dobra, tyle mi dał radę. Umożliwić. Dobra, pip, jeżeli możesz. Okej, okay, ej. Tutaj, dobra, tutaj mam szansę. Znowu. Mniejszy spad, ale obrażenia z wyskoku zadawane takie same. Kurde, spory peleton. Cholera, spory peleton. Dobra, ale raz kozie śmierć. Pięknie. Po prostu świetnie, Piechol. Po prostu świetnie. Dobrze, przynajmniej, że unik dobry. Okej, okay, sprawdźmy, czego pilnował ten grubas. Skoro już go nie ma na posterunku. Sprint! Dobra, na górę. Dawaj na górę, dawaj, 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 dawaj. Beton. Ej, dobra, przedmiot. Chociaż tyle. Te fajne klejnożycie jakoś wiodące do domu. Dobra, zanim wejdą, może to są te drzwi, które muszę otworzyć od tej strony? Nie, kolejne zamknięte. Duży? O kurde, już tu przyraz. Dwóch tych, cholera. Przerąbane, nie lubię tak sprintować gdzieś w głąb, bo to nie inaczej, to jest pewna śmierć. Tylko pytanie, jak szybko ona przyjdzie, o kurde. Szybciej niż zamierzałem. Aha, ej, żyje! Still alive, motherfucker! Dobra. Ej, dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Ciapnął mnie! Ale daleko byliśmy. Kurde, w sumie mogłem tutaj próbować przejść. Ale moment. Czy to nie było przejście, przez które ja przeszedłem? Nie no, niemożliwe. No, przejścia nie zachodzą mgłą, Piechol. No rozumiem. Zasady się delikatnie zmieniły od Dark Souls 1, ale no chyba nie aż tak. Przejście opatrzone mgłą, przez które przejdziesz. Nie ma już tej mgły permanentnie. Nie ma jej. Po prostu znika. I tego się trzymajmy. Tak będzie najlepiej. Ale kurczę, martwi mnie to, że już od dawna nie ulepszyłem swojej postaci. Bo co chwilę gdzieś, kurde, ginę. Ale w sumie, te śmierci to nic nowego, to się nie zmieniło. Więc może wyjdę tutaj, delikatny farming. Ej, moment. Ej. Ja tu byłem. Nie no, musiałem być. Choć niekoniecznie, bo zamknięte drzwi. A tych nie pamiętam, żeby tutaj były. Dobra. To gdzie teraz? No, w dalszym ciągu mniej więcej to samo miejsce. Dobra, lecimy, spokojnie. Ale posłużę się delikatnym teleportem, wybaczcie. Znana praktyka z Grand Theft Auto Online. Bo też polegając dokładnie na tym samym, że ja po prostu muszę skrócić dystans między punktem A a punktem B. Tak naprawdę do minimum. I do zera. Po prostu pojawię się tam, gdzie będę chciał. Uwaga. Dobra, teleport nie był daleki. Ale na szczęście udało się prosto załapać na backstaba. Na cięcie prosto w plery. Dobra, bam. Raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz tak, no spróbujemy gdzieś w tamte rewiry się udać, ale tak, żeby po pierwsze nie zdenerwować pana grubaska, a po drugie, żeby nie ściągnąć ze sobą takiego dużego peletonu, bo później ciężko ich pozamiatać. Dobra. Ten już wchodzi? Nie, jeszcze nie. O, ale dobra, najpierw halabardziarz. Widzę, się załapie na śmierć. Ale spokojnie, tamten też pamięta. Próbujesz tarczą walnąć, no to trzeba było się zasłonić. Teraz nie ma atakować. Pomyliły ci się sposoby użycia tarczy. Właśnie, tak właściwie ja też mam cios tarczą. Czyli u mnie parowanie akurat. Ej, właśnie, dawno nie parowałem niczego. Kurde. Bo do tego trzeba odpowiedniego timingu, którego ja nie chcę próbować. Nie chcę trenować swojego timingu po prostu w odcinkach. Dobra, ale tutaj był ten ziom, no to może do tego skarbca, o którym on wspominał, może coś powiesz innego? Tak, zostawisz ten skarb dla mnie. Dobra, dobra, rozumiem cię. To zbyt ciężcy przeciwnicy się czają tutaj. O kurde. No paru was jest, ale spokojnie, spokojnie. Walczyłem z większymi, o wiele większymi od was.
Okej, zamknęło się, czyli dobra, sprawdziły się jego słowa, o ile je dobrze pamiętam. Raz, dwa. Okej, dobra, to coś jest? Może? Nie, nic. Nic do przejścia. Coś po lewej? Nie. Coś po prawej? Nie. No, już mam tą pochodnię, mógłbym ją odpalić. O kurde, dobra. Wybiegli za narożnika. Z komitetem powitalnym całym. A spokojnie, tutaj jest wejście teraz po lewej mojej stronie i tutaj będziemy szukali ucieczki. Nieważne ilu ich jest, ale w wąskim przejściu i tak o wiele łatwiej się z nimi walczy. Po prostu. Oj, zły cios, nie o to chodziło, chodziło o skok. Dokładnie. Dobra, może Estus Flask. Choć w sumie chyba przedwcześnie go użyłem. No kurde, załapał się na ostatnie. No i tutaj też, no nie wierzę. Teraz mogłem Estusa używać dopiero. Ale teraz oczywiście nie użyję go. Bo jestem kurde głupi. Oj, za blisko chyba. O, już myślałem, że mnie skarci. Moje szczęście, że nie. Ale skarcili teraz. I to skarcili dotkliwie. Shit. Trzecie cięcie. Dobra, wykonał. Ale po trzecim już jest otwarty. Dobra, sprintem go. Beton! No zasłaniaj się! No kurde! Shit, dobra. Plecy, kurde, trzeba było tak od razu, a nie. Próbować z nim walczyć w równej walce, kiedy to jest dwóch na jednego, nie? A ja wiadomo, dwóch na jednego to banda łysego. Więc pewnie pod hełmem mieli ładną łysiznę. Glaca, po prostu. To oni. Kurde, no musiałeś się plecami odwrócić, bloką chciałem włączyć po prostu. Okej, ten będzie łukiem tam sobie próbował swoje. Okej, niech próbuje. I co, za daleko was wyciągnąłem? Już? Już za daleko? No chodź, przecież, ej. No kurde, w główkę prosto. Akurat do niego skakałem. Ale dobra, no użyjmy jeszcze jednego. Mam nadzieję, że tutaj nie zginę. No nie chciałbym tego. Dobra, cios tarczą, spoko, ale backstep działa zdecydowanie lepiej. Nie, i też fajnie, że jesteśmy chyba, z tego co zaobserwowałem do tej pory, kompletnie nietykalni, kiedy wykonujemy właśnie cięcie w plecy jakiegoś gościa. Oj, gdzie się schowały moje dźwięki przez sekundkę? Nie, no dobra, trudno. Okej, tego też wytniemy. Ej, na tego to troszkę więcej. Nie wiedzieć czemu. No dobra, skończył martwy, tak jak reszta. No dobra, to co tam na dół? Nie, no po co? Po jaką no ja już teraz będę musiał. O, ale zabierze mi to trochę życia. Nie. Nie, no ale będzie musiało, bo tu nie mam innego przejścia. No, tu nic się nie wespnę już. No kit, trudno, hop. Niewiele, bo niewiele. No i co teraz, kolego? Jak tam mogę wejść powtórnie? Wow. No tam górą przeskoczyć, dobra, ale tu bym chciał wejść. No tak daleko się nie zagłębiłem aż, w sumie. Nie. Dobra, czyli powrócił do pierwszej gadki. Okej, dobra, to spróbuję jeszcze raz, albo nie. Wytnijmy najpierw tego, żeby się peleton nie otworzył. No kurde, zapomniałem, że nie mam staminy. Też zapomniałem, no nie zwróciłem uwagi. O takich rzeczach w Dark Souls się nie zapomina, po prostu, ale no. No dobra, trudno, już zmoczyłem. Ale nie, no lecimy. Spokojnie, tylko klejnoty życia mi zostały, niestety. No, dobra, kit. Użyjemy, ale to po tym upadku. O, jego przeżyję, mam nadzieję. Nie! Nie! No, nie wierzę, nie? A chciałem racjonalnie postąpić. Czyli uzupełnić swoje zdrowie dopiero wtedy, kiedy będę mógł uzupełnić go więcej niż po upadku. Kurwa, no nie, słabo. Słaby motyw wyszedł niestety. Ale co zrobić. No dobra, ale kochani, ja w tym momencie muszę skończyć ten odcinek niestety. To trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku z Dark Souls 2. Trzymajcie się, to był Piechol, pozdro, cześć, hej.